Wtorek, 2 sierpnia, magazyn miejski, Artur Kisielewicz, zapraszam na szczegóły. Dziś w wydaniu gala operowo-operetkowa. Wyprawka szkolna. Ostatni weekend lipca tradycyjnie już upłynął w Inowrocławiu pod znakiem opery i operetki. Dwa wieczory przepełnione pięknymi głosami solistów oraz dźwiękami Inowrocławskiej Orkiestry Pro Arte, dwa znakomite koncerty i tysiące melomanów. Tak w skrócie można opisać tegoroczną inowrocławską galę operowo-operetkową, która odbyła się w ostatni weekend lipca w Teatrze Letnim. No fantastycznie, fantastyczna publiczność. Ja pytałem, ilu jest tutaj miejscowych osób na widowni. Okazuje się, że jest tak mniej więcej pół na pół, co mnie niezwykle ucieszyło. Byłem przekonany, że większość osób to będzie jednak przyjezdna, ta wypoczynkowa, która przyjeżdża tutaj w ramach wypoczynku, a okazało się, że jest też dużo właśnie tutaj mieszkańców miasta Inowrocławia, co bardzo mnie cieszy. Świadczy też o tym ta frekwencja, prawda, że jest nas tak wielu i na scenie, ale przede wszystkim na publiczności. No ja wiem, czy to jest taka trudna, jak ma się taką publiczność, takich wspaniałych artystów, to sama przyjemność móc występować na deskach takiego amfiteatru. Koncert inaugurujący galę zabrał publiczność na bal w Savoyu. Z kolei zwieńczeniem gali była podróż do Nowego Jorku, stolicy musicalu. Imprezę zorganizowało Kujawskie Centrum Kultury. Przez ponad miesiąc inowrocławianie będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Wnioski na tzw. wyprawkę szkolną należy złożyć w Wydziale Oświaty do 7 września. W tym roku o wsparcie finansowe mogą się ubiegać jedynie rodzice dzieci niepełnosprawnych. Dokładnie chodzi o uczniów 6 klasy szkoły podstawowej, trzecioklasistów gimnazjów oraz uczniów liceów, techników i szkół zawodowych. Pomoc finansowa skierowana jest do uczniów słabowidzących, słabosłyszących i dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną oraz umysłową. Procedura otrzymania wsparcia jest następująca. Rodzic lub opiekun musi pobrać się wniosek w szkole, w której jego dziecko lub podopieczny będzie pobierał naukę od września 2016-2017. Do wniosku należy załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do dokumentów, które należy złożyć w szkole do 7 września, należy również załączyć fakturę za zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub po prostu paragony. W takim wypadku należy także dołączyć oświadczenie, że zakup został dokonany w ramach programu Wyprawka Szkolna. Tradycyjnie szczegółowe informacje na temat procedur można uzyskać w Wydziale Oświaty i Sportu naszego ratusza lub pod numerem telefonu 52 35 55 328 lub po prostu w szkole. Na tym kończymy informacje przygotowane na dziś w magazynie miejskim. Dziękuję za spotkanie. Do zobaczenia. Ostatni weekend lipca upłynął w Inowrocławiu pod znakiem opery i operetki. Tegoroczna edycja inowrocławskiej gali operowo-operetkowej przyciągnęła do Teatru Letniego prawdziwe tłumy. Blisko 3000 inowrocławian i ich gości przez dwa dni oklaskiwało najpiękniejsze głosy w Polsce. Święto muzyki zainaugurował bal w Savoyu, operetka zaiste musicalowa wypełniona przebojami według najlepszej receptury opracowanej przez takich geniuszy gatunku jak Strauss czy Kalman. Oto by historia towarzysko-miłosna ujawniająca ciągoty elit do wyzwalania się z wiktoriańskiej moralności stała się dziełem pięknym i magnetyzującym, a wątki zaprezentowanej w Inowrocławiu adaptacji operetki jeszcze długo frapowały publiczność, zadbali znakomici soliści Joanna Kściuczyk-Jędrusik, Mariola Płaza-Kścibich, Grażyna Bieniek, Mieczysław Błaszczyk, Tomasz Białek, Adam Żak oraz Inowrocławska Orkiestra Pro Arte. Dzieło, które w latach 30. minionego stulecia zrewolucjonizowało formę i treść operetki w nieco przetworzonej wersji, okraszonej dowcipem, porwało słuchaczy. Przepływ energii działał w dwie strony, a ta znakomita interakcja trwała aż 2,5 godziny. Wszędzie jest pięknie, gdzie jest wspaniała publiczność. Publiczność życzliwa, która wspaniale potrafi się bawić, a ta publiczność taką jest, drodzy Państwo. W związku z tym jest nam tutaj niezwykle dobrze u Państwa, a okoliczności przyrody są tak piękne, że to tylko jeszcze podbija ten piękny, niezwykle radosny nastrój.
Także jest pięknie. Ma pani na koncie wiele znakomitych ról. Jak się pani czuje w roli Mariki? Jak się czuję? No tutaj ta rola jest taka niezwykle zabawna i nie jest to prawdziwa Marica, prawda? Ta z operetki Imre Kalmana, ale jak się czuję? Czuję się świetnie. Nie wyobrażam sobie innej odpowiedzi, drodzy Państwo. Tak jak powiedziałam, publiczność jest cudowna, dopinguje nas, czujemy takie dobre fluidy i to nas tak unosi. No i szalejemy sobie tutaj, jako jakieś tam postaci. To jednak nie jest zwykły koncert operowy czy operetkowy. Mamy do czynienia z galą, a gala oczywiście wymaga pewnej oprawy. Mamy tu wspaniałą scenografię, jest balet, no i stroje, na które zwracają uwagę zarówno panie i panowie. Czy to jest taki element uciążliwy dla śpiewaka? Ciągła zmiana, ciągłe przebieranki? Czy wy to po prostu lubicie, kochać? Znaczy niewątpliwie uciążliwe jest dowiezienie tego, bo jest trochę tego i to waży, no ale jesteśmy w tych zawodach już od lat, i znaczy w tym zawodzie od lat i po prostu wiemy, że taka uroda tego zawodu. I przyzwyczailiśmy się do tego. No ja ostatnio już się nauczyłam brać rzeczy, które się nie mną zbytnio. I nie są to krynoliny, które zajmują dużo miejsca, tylko tak je mogę tak upakować do walizeczki. Nawet zbytnio potem właśnie, jak mówię, nie muszę tego prasować. Jest fajnie. Znaczy to jest najmniejszy jakby problem. Artyści, którzy mają ogromne doświadczenie sceniczne przed takimi zdarzeniami jak dzisiaj w Inowrocławiu, potrzebują jeszcze jakiejś szczególnej próby, czy po prostu przyjeżdżacie na miejsce, rozumiecie się bez słów i dajecie wspaniały występ? Wie pani co, myślę, że gdyby po prostu nie było szansy na próbę, to byśmy musieli sobie poradzić. Natomiast myślę, że właśnie profesjonaliści powinni robić próby. Bo gdzieś ta odpowiedzialność, która na nas ciąży i ta świadomość pełna tego, że ciąży na nas ta odpowiedzialność, wymaga takiego uczciwego podejścia do sprawy. A takim uczciwym jest właśnie przećwiczenie tego, odświeżenie, przypomnienie i tak dalej. Jesteśmy też w szczególnym momencie, dlatego że reżyser tego spektaklu, nazwijmy to, który napisał cały scenariusz, cudowny człowiek, cudowny. Jego życiem właśnie była sztuka. Były te wspaniałe koncerty, które tworzył. No niestety nie dojechał i już nie dojedzie na żaden z koncertów. Znaczy jest gdzieś w jakiejś przestrzeni na pewno z nami. Natomiast no los zabrał nam tego cudownego człowieka. Ubolewamy nad tym, jest nam ciężko, ale z drugiej strony myślimy sobie, że właśnie robimy to również i dla niego. Nie tylko dla tej cudownej publiczności, ale właśnie dla niego. No jest to taki przykry, to mało powiedziany, wielce bolesny moment i niedobrze się złożyło, no ale to jest los. I los nie pyta, czy to jest dobry moment, czy zły, tylko robi swoje niestety. Ale Stanisław był wspaniałym, cudownym, uzdolnionym, dobrym człowiekiem i wszyscy mamy go w serduchach i będzie z nami już na zawsze. Dodatkowym atutem dzieła stała się imponująca liczba tańców takich jak walc, foxtrot, tango, kankan czy polka w wykonaniu baletu rewiowego Crazy Girls Show. Zdarzenie z wielką swadą i lekkością poprowadził występujący w podwójnej roli śpiewaka i konferencjera Tomasz Białek. No fantastycznie, fantastyczna publiczność. Ja pytałem, ilu jest tutaj miejscowych osób na widowni. Okazuje się, że jest tak mniej więcej pół na pół, co mnie niezwykle ucieszyło. Byłem przekonany, że większość osób to będzie jednak przyjezdna, ta wypoczynkowa, która przyjeżdża tutaj w ramach wypoczynku, a okazało się, że jest też dużo właśnie tutaj mieszkańców miasta Inowrocławia, co bardzo mnie cieszy. Świadczy też o tym ta frekwencja, prawda, że jest nas tak wielu i na scenie, ale przede wszystkim na publiczności. No ja wiem, czy to jest taka trudna, jak ma się taką publiczność, takich wspaniałych artystów, to sama przyjemność móc występować na deskach takiego amfiteatru. Ale dzisiaj dajecie też dzieło dosyć trudne, bo Bal Savoyu to oczywiście sztuka, operetka niełatwa, która troszeczkę namieszała na początku tego XX wieku. Tak jest. Tak naprawdę to jest składanka tych największych przebojów operetkowych, które zrodziły się ich kariery po drodze z wielu różnych spektakli. Połączyliśmy to w jedną całość. Pomysłodawcą jest Stanisław Skulski, który wpadł na ten pomysł, aby połączyć to w jedną całość, te wszystkie największe hity i przeboje. Udało się to, każdy utwór to jest hit, więc zadanie jest o tyle łatwe, że ludzie w większości te utwory, które prezentujemy tutaj dzisiaj na deskach amfiteatru dla Państwa, są znane publiczności.
Ale to zadanie, oczywiście ta wasza praca wzbogacona jest też działaniem tanecznym, tak to nazwijmy. Jak wygląda praca, współpraca z tymi zdolnymi młodymi dziewczynami na co dzień? A co ja mam pani powiedzieć? Jestem mężczyzną. No co prawda żona to od 12 lat, ale nie fanatyk, w związku z tym łatwo nie mam. Ale robię co mogę. Oczywiście to wszystko pół żartem, pół serio. To są bardzo zdolne młode dziewczyny. Ich choreografka Zosia Dąbrowska, fantastyczny pedagog, u którego ja się uczyłem. Też swego czasu ruchu scenicznego. Także jest to, na pewno jest to łatwe, bo to jest wielopłaszczyznowa współpraca. Tu chodzi o muzykę. Muzyka jest najważniejsza, wokal, do tego taniec, ale wszystko łączy właśnie tą rewię Savoyu, do której zapraszamy. A przeniesienie Savoyu do Solanek, do Parku Solankowego, 85-hektarowego, to zadanie łatwe czy niełatwe? Na pewno logistycznie niełatwe, bo to, że tutaj jesteśmy, to jest praca wielu, wielu osób, które musiały skoordynować ten nasz przyjazd tutaj. Niemniej jednak dla nas to jest ogromna przyjemność. Ja każdemu życzę, żeby robił to w życiu, co kocha i wtedy będzie człowiekiem szczęśliwym i spełnionym. My, grając na scenie, jesteśmy ludźmi szczęśliwymi, bo kochamy to, co robimy. Inowrocławskie Święto Opery i Operetki zwieńczyła gala musicalowa Revue New York, New York, która sprawiła, że publiczność dała się porwać największym hitom z musicali: Koty, Murphy Lady, Skrzypek na dachu, Południowy Pacyfik, Evita, Kabaret, Hello Dolly, Upiór w operze, West Side Story i Człowiek z Malanchy. Podzielone na dwa akty widowisko rozpoczęło się w Londynie. Stamtąd artyści, którzy zachwycali słuchaczy podczas balu w Savoyu, zabrali publiczność do Nowego Jorku. Nim dotarli jednak do stolicy rozrywki, zatrzymali się w Argentynie i Hiszpanii. O to, by podróż przebiegała nad wyraz sprawnie, zadbał obdarzony barytonem dyrygent Adam Żak. To było tak. Wpierw byłem wokalistą, a niedawno ukończyłem studia dyrygenckie. Jakoś z tym wokalem się nie mogę rozstać, a przynajmniej organizatorzy nie chcą, żebym się rozstawał, i podczas tego typu koncertów przynajmniej jeden, dwa utwory jestem zmuszony zaśpiewać. Nie ukrywam, że czynię to z wielką radością, bo nigdy takich braw jako wokalista nie miałem, jako mam teraz jako śpiewający dyrygent. Gala operowo-operetkowa w Inowrocławiu trwa do dwa dni wypełnione muzyką, ale różnego rodzaju muzyką. Pierwszy dzień pod znakiem operetki, drugi dzień musical. Która forma jest trudniejsza, zarówno dla dyrygenta, jak i śpiewaka? Zdecydowanie musicalowa. Operetka to tradycyjny układ taktów, 3/4, 2/4, jak poleczki, czy tam 3/4, jak walce. Z musicalem bywa różnie. Trzeba bardzo uważać, żeby się wszystko udało. Jest to o wiele trudniejsza forma. Ona się wydaje łatwiejsza, bo jest bliższa, jeśli chodzi o wokalne wykonanie, takie już naszych piosenek estradowych, ale zdecydowanie dla wykonawców jest trudniejsza. Wczoraj dowodzi pan na scenie oczywiście Inowrocławską Orkiestrą Pro Arte. To nie są osoby, z którymi pan pracuje na co dzień. Jak zatem współpraca się układa? Doskonale. Zażarło, jak to się mówi kolokwialnie, pomiędzy nami od pierwszego spotkania. Ja orkiestrę znam już z koncertu, który odbyliśmy tutaj w Inowrocławiu 3 maja. Natomiast teraz utrwaliła się ta nasza przyjaźń. Oni łapią moje gesty i czasami tylko rzucę okiem w którąś stronę i dokładnie wiedzą, o co chodzi. To są znakomici muzycy. Czuję się z nimi tak, jakbym grał ze swoją orkiestrą, z którą w tym roku obchodzimy 5-lecie, nawiasem mówiąc. A tak samo się czuję z nimi. Fantastyczny zespół.